jesteśmy związani od ponad 20 lat. Cieszymy się sukcesami naszej drużyny. Tak nazywamy, zabijmy sezon z naszą drużyną. Również przeżywamy z nimi trudniejsze chwile, ale zawsze jesteśmy razem. Teraz nasze motto od kilku lat jest: jedziemy razem o zwycięstwo. Należy to rozumieć dwojako. Wspólnie na pewno osiągniemy zwycięstwo i każdy z nas osobno na swoim polu. Podkreślam bardzo mocno, że współpraca z Zagłębiem Sosnowiec to dla nas olbrzymi zaszczyt i będziemy dążyć do tego, dążymy stale, aby ta nasza współpraca była na coraz to lepszym, coraz to wyższym poziomie, aczkolwiek jest już na doskonałym. Ponad 20 lat, ale nie tylko z piłką, bo i z hokejem dość mocno na różnych imprezach, również na Mazurze, na takich okolicznościowych, które występowały. Wszędzie jesteśmy. Bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że razem Liga Mistrzów nas będzie czekać. Jak pojedziecie się? Z Zagłębiem znam się od bardzo, bardzo lat. To mój przyjaciel Leszek jeszcze. Pan prezes honorowy pamięta historię Zagłębia. Natomiast chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tacy ludzie właśnie jak pan Baczyński, jak pan Kopecz, pan Gałeczka, pan Gajn, pan Myga, kierowo doczekali tego, że Zagłębie po tylu latach wróciło do Ekstraklasy. No i na koniec chciałem powiedzieć to, co wszyscy widzicie, mówią Zagłębia. Zawsze jest i będzie Zagłębie w Sosnowie. Mam nadzieję, że z tego będzie. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa. Przede wszystkim, tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, Lemir to jest firma, która jest Zagłębiem od lat, na dobre i na złe. I można powiedzieć, że to nie tylko sponsor, ale przede wszystkim przyjaciel, na którego możemy liczyć i mogli liczyć poprzedni prezesi, czy to piłki nożnej, czy hokeja. Natomiast brakuje z nami drugiego z braci, współwłaścicieli, pana Lechosława, który bardzo mocno jest emocjonalnie zaangażowany w życie bieżące klubu. I tutaj w jego stronę też niski ukłon pod jego nieobecność, bo mu się należy, myślę. I no co, mogę powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że ta współpraca się rozwija, że rozwija się firma, że rozwija się klub i możemy dzisiaj prezentować samochody Skody już w ekstraklasowym towarzystwie, tak? Bo zaczynaliśmy nisko, kiedy naprawdę niewielu było tych, którzy byli z nami, a firma Lemir i była w tych ciężkich chwilach i mamy nadzieję, że jeśli kiedykolwiek, nie daj Bóg, coś nam się złego przytrafi, to już wiemy, że to jest prawdziwy przyjaciel i od nas się nie odwróci. Poprosiłem pana prezesa o to, żeby mi pożyczył jakiś dobry samochód i fajne są samochody, ale ten jednak Lemir, ta Skoda taka i cały czas mi mówi tutaj, że tam tyle dzwoni, taki fajny samochód, na pewno ten zdąży, więc cieszę się z tego niezmiernie, że będę mógł dzisiaj jechać tym samochodem. Cieszę się również, panie prezesie, z tego, że jesteśmy, tak jak prezes powiedział, bardzo długo wspólnie, bo to, że dzisiaj jesteśmy w Ekstraklasie, po części jest też waszą zasługą i myślę, że właśnie, tak jak przekazuję moim piłkarzom, liczy się tylko zespół, drużyna. Tak więc myślę, że przyjaciele i ten zespół, który tworzymy od lat, ja jestem niedługo tutaj w tym klubie, ale zawsze przychodząc na ten stadion do naszego klubu, ten Lemir był widoczny i wiem, że nie jesteście z nami tylko wtedy, kiedy nie jest za dobrze, bo takie chwile też zespół Zagłębia i nasz klub przeżywał. Więc no nie ma nic piękniejszego dla mnie, jako dla trenera i mieszkańca Sosnowca, czy Zagłębia Dąbrowskiego, że dzisiaj jesteśmy w Ekstraklasie i to jest właśnie waszą również zasługą.
co mogę powiedzieć? Drużynie, która pnie się na sam szczyt, dostarczamy dokładnie tak samo dobre.